Cześć, cześć. To jest Ibraszka, nasz projektant, nasz rysownik, nasz kronikarz. A to jest dworzec w Brześciu, który tak kiedyś wyglądał. To są mamy, to są dzieci nieszczęśni, śpią na ławkach, to jest tablica jazdy pociągów. To jest właśnie dworzec w Brześciu. I mogłoby być tak zimno, marmurowo i nieprzytulnie, gdyby mamy nie zaczęły działać. Na tym oto dworcu mamy zaczęły wymyślać i zaczęliśmy kolorować i szyć. Tak, tam na dworcu, przy walizkach, na tych niewygodnych ławach. A Ibraszka razem ze mną zaczął dla nas projektować. To jest nasz lisek, który po czeczeńsku nazywa się Cogał. Ibraszka narysował liska, ja go trochę wymyśliłam, żeby był taki śmieszny i mamy zaczęły szyć liski. A to jest zając, po czeczeńsku pagel. I takich oto zająców, takich eleganckich, z szelkami, w spodniach, z długimi uszami, też mamy szyją. A potem ja, Marina, i moja przyjaciółka Madina, matka z dworca Brześć, której udało się przejść do Polski. W Polsce wystawiamy i eksponujemy lalki, liski, torby i pokazujemy piękne rzeczy, które robią się na dworcu w Brześciu. A Polacy mówią, wow, 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 jakie to jest piękne. A potem za te pieniądze my idziemy do kina, tutaj w Brześciu, do kina w 3D i oglądamy piękne filmy, tak jak tu, Królowa Śniegu, Ogień i Lód. Potem my idziemy do parku i jemy lody i patrzymy na kolorową fontannę i na wiosnę, która jest w Brześciu. A potem my idziemy do zoo i to nie byle jakiego, do zoo przytulankowego, gdzie można przytuleć zwierzęta, takie jak te zające, lis albo też i szop. I tak oto nasza bajka trwa. Rysujemy, szyjemy, przywozimy. Dzięki też Wam, z Waszych materiałów, z Waszymi guzikami, z naszymi braszką, które to koloruje i wymyśla. Dziękujemy.